Felix Baumgartner, proszę państwa. Mamy nowy, czy mamy nowego rekordzistę? Czy mamy? Leci i wylądował na przyczepie. Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w kolejnym odcinku z Farminga na Multi. I dzisiaj nie ma mistrza husarza, za to jest mistrz Matt, przywitaj się pięknie. Witam. Oraz mistrz map maker, mod maker Marek, siemanko. Halo Marek. Halo. Zasnijem klawisze na PS-ie. No, ty nie strasz, myślałem, że się wywaliło. No gdzie? I jak widzicie, ogarniamy już tutaj. Marek nam przerobił troszkę mapę. I poza odcinkami już popracowaliśmy trochę. Zasialiśmy kukurydzę, tam zasialiśmy rzepak. Z tego siania rzepaku i chyba trochę z tego siania rzepaku i coś tam z kukurydzy będzie w każdym razie w tej chwili wam się pokazywało. Bo nagrałem, jak widzicie, trochę, żeby wam pokazać. Marek tam będzie kosił rzepak, my pięknie z Matem kosimy kukurydzę na kiszonkę i leci powoli. Naprawdę, ktoś ładnie zaparkował mojego Ursusa na środku podwórka, nie? No, musiałem go zresetować, bo w płocie stał. To zwolnij ręczny chociaż mi. Dobra. Już. Ale ja kompletnie nie umiem jeździć z przyczepami. I tu jest drzewo. No na razie może nie. Sięgniesz jakoś? Powinienem. Ile tak. Procent przyczepy? 62 w sumie. To ja może widzą powiem, co zmieniłem na tej mapie. No powiedz pięknie. Tak, zmieniłem wygląd farmy troszeczkę. Ukształtowałem teren za silosami. Silosami tymi, szybko jak one się. No, za silosami do kukurydzy. Biogaz i chyba coś z terenem jeszcze grzebałem. I usunąłem płatki. Płatki. Chyba jeszcze znaki trzeba je usunąć. Chyba też, bo to jest upierdliwe trochę. Okej. Ogólnie czemu nie ma huśka? Powiem wam to tak w tajemnicy niesamowitej. Husiek mnie pewnie za to zaszlachtuje, jeśli to usłyszy. Ale tak po cichu. Husiek ma kontakty z ufolutkami. I on... On poszedł z nimi się komunikować, zdawać relacje, co dzieje się na ziemi. A potem mieli, jak to powiedział Matt, potem mieli chlać i powinien podobno się pojawić dopiero po północy, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy za nim czekać. No i to jest ta niesamowita historia, ale pamiętajcie, nikomu o tym nie mówcie. Jakby nie było więcej filmów, to znaczy, że husiek mnie dopadł, także mówię wam to w zaufaniu. Dobra, zaraz będzie pełna przyczepa. Dobra. A Marek, jak tam, kosisz ładnie? Tylko, że mi... Pyknie, Mat. Tylko, że mi światła wręgi, że troszeczkę grę psują. Mat, gdzie z tym jechać teraz? Na farmę do tych dużych silosów. Aha. Trzymaj kciuki, żebym ja tam jakoś wymanewrował. Ale ciśnie ten klas. No. Ale jak się cieszę, że tych płotków chociaż teraz nie ma. Dzięki, nie. Módl się. A jak coś innego może zrobić? Wiesz co, Marek, spróbuj może troszkę wtyczkę poprawić, bo jakoś tak dziwnie trzeszczy ci mikro. Tak strzela normalnie. To jak się patrzy na farmę, to coś tam mi się właśnie buduje, wiesz? Tak, tutaj. Dlaczego to traktuje jako plewy? Nie wiem, ale to trzeba będzie ubić. Ho, ho, ho! Będzie zabawa! No, tu sam będzie nie jeździć.
Będzie zabawa. Będzie się działo. Jak to nie było? Śpiewam, będzie. Będzie zabawa. Będzie się działo. Nocy będzie mało. Co dalej? Nie śpiewajcie, bo jeszcze wam wyskoczą z prawami. Prawa autorskie. Dobra, ja tu tak niesamowicie... Jak tam, Marek, u ciebie? Właśnie już się wypuściłem. Dobra, już ci podjadę, bo akurat to jestem. Dobra, ja próbuję niesamowicie teraz wycofać, ale obawiam się, że nic z tego nie wyjdzie. Potrzebny jest mistrz kierownicy. No to czyli ja. Tak, ty... raczej ja. No, Marek jest mistrzem wszystkiego. A co? Przy okazji to ubiję. Ja. Sam ja tymi przyczepami wymanewruję. No to dawaj. Puszczaj mnie. Kończę kosić, to ja lecę do biogazu i już ubiję. Wchodź. Ursuskiem. O panie, co pan tu zrobił? Ja nie umiem manewrować z takimi przyczepami. To się robi tak. Co się tam dzieje? Brawo, Matwic, mistrz parkowania. Suchar, suchar dnia. Suchar dnia, słuchamy Marka. Tylko musisz wypowiedzieć. I to jest wkurzające, że jak chcę opowiedzieć suchara, to zapominam go. Panie, to w końcu chcesz opowiedzieć w suchara? Czy go dopiero chcesz wymyślić? No właśnie myślę. Tak myślisz, czyli wymyślasz tego suchara. Wyjdź do jakiejś suchar wybrać. Brawo dla Marka. To już chyba jest suchar, suchar taki jak się spali. No, Rafał, trzymaj się troszkę bardziej po lewo, bo mi w koła bierze, znaczy ja tobie praktycznie. Ciśnij, panie, na hama. Już mam tego suchara, już sobie... O, już wymyślił suchara. Gdzie tam wymyślił? Tak, na doczekaniu, panie, wymyśliłeś. Bo suchara to łatwo wymyślić. Jak się nazywa foka bez oka? Fuh! Mówi to panie fy. Ale sucho! Ale sucho! Rafał, wiesz, chyba to wstawisz. Tak, już wiem! Nieodłączny element odcinków z farminga na multi. No. Ale sucho. Dobra, wymanewrujesz jakoś? Ty byś widział jaką... Ja tam. Ja jestem główną fabryką sucharów u nas na lekcji. Nie chcę wiedzieć, jak u was lekcje wyglądają. I lepiej, żebyś ty wiedział. Mam nadzieję, że Matt ten... Nie pozwiesz mnie do sądu, że tak tragicznie jeżdżę. I z niej... No może nie. Ale no, nie pytaj, kto mi wydał prawo jazdy. Dobra. Pole niedługo będzie zgolone, a Marek, ty ten, mam nadzieję, że wiesz, że tu czeka cię jeszcze to duże pole do koszenia. Plus jeszcze tamto małe. Plus jeszcze tamto małe. Także powodzenia, chłopie. Dziękuję. Może ty chcesz sobie pokosić, żeby nie było, że ciągle jeździsz. No to mogę pokosić trochę. Ale nie, ja chcę sobie pokosić. Będę takim wszystkim. Och, mistrz kierownicy. Mistrz. Mistrzu. Jestem mistrzem suchary. Tak. To Husiek będzie czego? Husiek będzie kapralem, o. Albo mistrzem czego? W czym Husiek jest dobry? W opierdzielaniu się. W kontaktach z ufolutkami. Nie. Mistrz wybijanie się od roboty. Znowu się od roboty skubany wymigał. No. Ufolutki ważniejsze. Foch na niego. Idę, mistrzu, do ciebie. Marek, jak tam ci idzie? Marek. Marek. Halo.
Co on tam? Gdzieś ty był, człowieku? Ale taka tam... Takie tam. Takie z opolotkami. Łączy się z huśkiem. Nie. Nie no, w sensie, że idę się wysypać z rury tej. Chory odcinek. No. Czemu ja ruszyć nie mogę? No lol. O. Proszę mi tu podjechać. Jestem no, zajęty teraz. No. Do huśka dzwoń, bo ty masz kontakty. No ja to czekam, aż ktoś mi powiedzie. Niech skończy te libacje z ufolutkami. Okej, miałem malutkie cięcie, bo musiałem grę ściszyć. Wracamy i kosimy ponownie. Marek tam kończy swój niesamowity rzepak kosić. Zaraz przyjedzie dalsze pole golić i tak dalej. Marek, powodzenia ci życzę. Tak, po czysto koleżeńsku. Okej. Ale jeszcze dużo tej kukurydzy zostało. No. Ale wreszcie będziemy mogli się za krówki wziąć. No, to pójdzie na ten... To się przykryje. Panie, jedziesz? Jadę. Jak tam u ciebie z przyczepa wygląda? Kurde, znowu nie opuściłem tego. 36%. A nie, oj, nigdy, tylko... nigdy więcej ziemniaków. Nie no, ziemniaki mogą być, ale na mniejszym polu. I koniecznie kombajn do tego. No. No to może teraz buraki dla odmiany. Nie, no, a panie, mi się kiedyś w ponocach śniły te ziemniaki. Mówię poważnie. Za dużo farminga. Tak, za dużo ziemniaków. To człowieku, ja się później... Moglibyśmy buraki ostatecznie zasadzić. Ja się... Eurotrigger by się pobrało. I by fajnie było. Ja się później bałem jeść ziemniaki na obiad. Dobra, teraz to już chyba wzdłuż tylko, bo się nie opłaca. Dobra, to może teraz ja chyba jeżdżę, nie? A, no tak. A może ktoś pokosi? No my kosimy kukurydzę. Kombajnem takim to zboże. Nam się w ogóle limit czasu na odcinek się wyczerpuje powoli. No zrobisz dwie części. Człowieku, jest tak za 20:12, w końcu mnie z domu wygnają, że o tej godzinie nagrywam. Jeszcze trochę chory jestem. Ja chyba odkryłem kolizję słupków. Co? Tych płotków. Ja chyba odkryłem znowu kolizję tych płotków. Ale przecież płotków nie ma. No właśnie. Black Magic. O kuźba, sorry. Za bardzo przygazowałem. To widać. A mnie zlakowało. Suchar. Fajnie jest ten inspektor, że pokazuje ten każdą przyczepę osobno. Mnie to szczerze wkurza czasami. Przydaje się. Weźmiesz to na raz? Tak, no, powinienem przynajmniej. Jak się gra na singlu, to jest okejka, ale jak tak się gra na multi, to jest nieprzydatne. To się właśnie na multi przydaje, według mnie. Według mnie to na singlu. Dobra. Jedziemy. Kukurydzy więcej nie było siane, nie? Nie. To może teraz tak na dwa kombajny. Co to było? To, że coś się zrobili. No dwa kombajny, ale skąd ci drugi kombajn wezmę? No właśnie. Hajs musi się zgadzać u Mata. A właśnie, bo my, nie wiem jak zauważyliście, ale wspominałem, obsialiśmy trochę pola i sprzętu trochę wymieniliśmy, bo to była katorga. A hajsu akurat trochę było, więc...
No, a Rowland dostał dotację z YouTube'a, to... Dotację z Unii. Nie, z YouTube'a. Z YouTube'a. Jakby YouTube daj farmę finansował, to człowieku. Daj się z tobą zamienię, biedaku. Dobra. Joki danie. Dobra, wjeżdżamy cudownie przyczepami. Niewiele brakło. Zamieniasz się? Nie. No i dobra. O to mi chodziło. Nie oddam ci mojej piękności. Dobra. Mat, przydałoby się sprzątnąć te przyczepy. No. Bo ja nie mogę wyjechać. Boże, jak ty cofasz? Twoja szkoła. Znaczy staram się używać zasad z tej szkoły. Patrz, się robi coś takiego. Ale się to ładnie ubija. Pyk. Kto nie wyłączył mojego Ursusa? Pyk. It's pyk. Aha. Dobra, to ja biorę twojego John Deere'a i ubijamy. Dobra. Nie ubiję, bo ja chcę mieć tą przyjemność. Mat, może na chwilę za mnie pokosić? Momencik. Uno momento. O kuźwa. Pięknie ubijamy. Stój. No i jest stowa. 100%, no. Przykrywamy? Albo jeszcze kupimy tamto pole za 23 tysiące, tamto się obsieje kukurydzą i... dopełniamy. No spoko. Ej, naparłem za rzepakę. Ej, czy tylko... Tak, tak. Czy tylko u mnie, mi się wydaje, że ten twój John Deere jakby... krzywo skręcał? Znaczy koła ma takie jakby przekrzywione, jak się na maksa skręci. Możliwe. Tak John Deere mają. To widać nawet na modelu. Pozdrowię screena. Dobra chłopaki, bo mamy 29 minut odcinka, to pasuje kończyć powoli. No powoli, powoli. Gdzie jest Jaguar? Zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Maty, stań obok Jaguara. Ten Marek, teleportnij się do Jaguara też i stańcie z Matem obok. Jest pamiątkowa fota. Maro. Żem zapomniał, że na tyle wyłączam i włączam nagranie tego mikrofonu i tu jest właśnie ten błąd. Dobra, tepnij się do Jaguara i pamiątkowe zdjęcie zrobimy. To czekaj, muszę jakoś sobie poradzić z tymi... Dobra, później sobie poradzisz. No czas ucieka. Dobra, Mat, wysiądź. I stań, jeden niech stanie tutaj, a drugi z drugiej strony po takim tym. No, ustawiać się ładnie. On z góry tak zrobił ładnie. Dlaczego Marek właśnie wzbija się w powietrze? Ja się dowiedziałem, że właśnie skończyłem swoje grę. Ale ci trzeszczy! Za dużo gazu. Dobra, ustawiam się. No dawaj, stawaj tutaj, Marek. Tutaj gdzieś tak mat czy coś. Dawaj. Czekaj, ja się unoszę w powietrze, tylko proszę się wejść. Ale ci trzeszczy mikro teraz. Bo, słuchajcie, bo ten Jaguar mi tak crashuje grę, że takie chrzerszczenie to pomoga mocno. Błagam. Dobra, stań wreszcie. Lądowanie. Yeah.
Panie, stań wreszcie! Nie wyrabiam. Ej, dobra, wzbij się w powietrze i nad Jaguarem stań. I nad kabiną. O, wiesz, korony mi zarobić, jestem bogiem. Pamiątkowa fota. Dobra, mamy to. Dobra, dzięki za oglądanie. Dzięki za pozytywne oceny i tak dalej. Dzięki chłopaki za miłą grę. Byli ze mną mistrz dziwnych, mistrz i specjalista od rzeczy paranormalnych, pan Marek Maruchalsa. Pożegnaj się ładnie. Na razie. Oraz mistrz kierownicy, pan Mateusz. A dziękuję, na razie. Na razie, więc pa pa. Zbieram, Mateusz.